podstawę naszej planszówki. Zrobię z dwóch kawałków szarej tektury, wyciętej z kartonowego pudełka. To jest format A4, czyli kartka z małego bloku. I zielonego Bristolu, złożonego na pół. To jest kartka wielkości dużego bloku A3. Musi być koniecznie złożona na pół. I teraz jedną stronę naszego kartonu smarujemy dokładnie, pędzelkiem najlepiej, klejem typu Vicol albo Magic. Następnie przyklejamy ją dokładnie do jednej strony. Smarujemy drugi kartonik, przyklejamy do drugiego. Obciążamy na przykład deską do krojenia i kilkoma książkami i tak zostawiamy na jakąś godzinkę, żeby to dobrze wyschło. W czasie, kiedy nasza plansza wysychała sobie z boku, ja wycięłam z białego kartonika, z bloku technicznego, 32 białe kwadraciki o boku 2,5 na 2,5 cm i ułożyłam je w taki sposób na planszy. I teraz uwaga, kwadracik numer 4 zabieram, nie będzie nam potrzebny. Ważna rzecz, kwadracik numer 9 i 17 muszą być przyklejone w równej linii i w równej odległości od zgięcia naszej planszy. Numerek 27 też zabieramy i pamiętamy, że pól jest 32. Przyklejacie sobie te kwadraciki, jakim chcecie klejem. Może to być w sztywcie, może to być pędzelkiem rozprowadzany klej Magic albo inny płynny klej. Wszystkie pola na mojej planszy są już dokładnie przyklejone i już wyschły. Po złożeniu tak to wygląda. O. I teraz będziemy przyklejać sobie poszczególne elementy na planszy. Mam tu przygotowany napis start. On jest na białym Bristolu. Taki kawałeczek wycięłam. Narysowałam sobie najpierw ołówkiem napis, potem poprawiłam go flamastrami kolorowymi i pomalowałam odrobiną złotej farby. Teraz za pomocą kleju posmaruję sobie z tyłu ten napis. I przyklejam go o tutaj, w pobliżu naszego pierwszego pola. Startujemy z tego pola, więc na tym polu złotym żelopisem narysuję cyferkę 1. Dokładnie ją wypełnię sobie tym kolorem. Możecie użyć innego flamastra albo żelopisu, jeżeli nie macie złotego. Ważne, żeby było zaznaczone, że to jest to pole pierwsze. I teraz w miejscu, gdzie pokazywałam Wam, że będzie pole numer 4, prosiłam, żeby zabrać kwadracik, przygotowałam sobie 4 choinki. Teraz każda z nich ma od 6,5 do 8,5 mniej więcej centymetra i szerokość jakieś 5 cm. Ważne, żeby ta nóżka od choinki miała przynajmniej 1 cm szerokości i 1,5 cm wysokości. I teraz każdą tą nóżkę na wysokości 1 cm zaginamy i to zagięcie smarujemy sobie klejem. O. I przyklejamy w ten sposób w miejscu, gdzie powinno być pole numer 4. Tak, żeby ta choineczka sobie stała w ten sposób. Mam tutaj jeszcze 3 i doklejam je tak samo. Smaruję klejem. Jeżeli klej gdzieś na boki wychodzi na papierze, proszę się nie przejmować. On po wyschnięciu będzie przeźroczysty i praktycznie niewidoczny. I ostatnia. Może być tutaj. Dobra.
z białego brystolu wycięłam taką tabliczkę, na której zrobimy za chwilę napis choinki. Ona też ma tutaj taki dłuższy biały kawałeczek, to będzie nóżka. Na końcu, na długości mniej więcej 1 cm będzie zagięcie. To też jest miejsce na klej, ale najpierw wykonamy sobie napis. I narysujemy małą strzałkę. Możemy sobie podkreślić. Teraz brązowym pisakiem pokoloruję tą nóżkę. Tutaj dookoła zrobię ramkę. Zmalujemy klejem końcóweczkę i przyklejam ją. Te choinki mogę dognąć. Dogiąć sobie tak, niech sobie leżą. Tutaj, tak. Tak, żeby strzałeczka pokazywała nam kierunek na choinki. Następny mam przygotowany z brązowego brystolu prostokąt o długości 12 cm. Tutaj mam zaznaczone na jednej końcówce 2,5 cm. Aha, i szerokość 2,5 cm. Na jednym i na drugim krańcu mam zaznaczone kwadraty o boku 2,5 cm, tak jak te kwadraciki na planszy. I na środku dokładnie narysowana też linia na środeczku. I teraz tak, na środku zginamy go na pół, otwieramy. I teraz tutaj, gdzie mamy narysowaną linię przy brzegu, odginamy w drugą stronę i w drugą. Powstaną taka harmonijka. Teraz środkową tą część na palcu wyginamy tak, w ten sposób, tak żeby nam takie półkole się formowało. I teraz smarujemy dwa krańce klejem dokładnie. I te krańce przyklejamy na tych dwóch polach, które miały być w równej linii mniej więcej do siebie. O. Tak. I tu powstał nam taki mosteczek. Jak widzicie, jak będziemy składać grę, on się będzie zamykał. Dobra. I teraz następne pole. Tutaj mamy wolne miejsce. I to miejsce, kochani, smarujemy dużą ilością kleju. Może być tak niedokładnie, troszkę tu. O. Bierzemy sobie wiórki kokosowe. Większość Wam na pewno ma w kuchni tego troszeczkę. I obsypujemy to wiórkami kokosowymi. O, tak. Dociskamy. I pozostawiamy do zaschnięcia. Kiedy zaschnie, obsypujemy resztkę. To będzie śnieżna zaspa. Kolejną rzeczą, jaką dodamy do naszej planszy, będzie taki mały bałwanek, którego narysowałam na białym brystolu, kredeczkami. Tutaj ma, tak jak przy choinkach, taką małą nóżkę centymetr na centymetr. Ją smaruję też klejem. Odrobiną dosłownie, bo on nie jest za duży. I przyklejam go tutaj obok naszej zaspy śnieżnej, którą zrobiliśmy z wiórek kokosowych. O, i niech sobie schnie. Wycięłam jeszcze dwie choinki z zielonego brystolu, podobnie tak jak te tutaj.
I te choineczki chciałabym, żebyście ozdobili z jednej strony albo kolorowymi samoprzelepnymi jetami, albo możecie flamastrami czy kredkami narysować ozdobne bombki albo łańcuchy, tak jakbyście chcieli udekorować swoją prawdziwą choinkę. Jedną i drugą. I na razie, jeżeli je ozdobicie, proszę je odłożyć na bok. Teraz z zielonego Bristolu, takiego jak mamy tutaj tło, wycięłam sobie prostokąt o długości 15 cm, wysokości 9 cm. Tu na dole zagięłam pasek o szerokości 1 cm, a u góry wycięłam sobie kształty takie podobne do wierzchołków choinek. To odkładam na chwilkę na bok i teraz bierzemy kolejną rzecz. Mam tutaj pasek z czerwonego kolorowego papieru, takiego miękkiego, z wycinanki zwykłej. To jest pasek długości 13 cm i szerokości 3 cm. Na jednym krańcu rysujemy sobie taką kreseczkę na szerokości 1 cm i zaginamy pozostałą część, składamy na pół. Potem zaginamy jedną część do środka na pół i następną na pół w ten sposób. Także powstają nam takie cztery kwadraciki. O. I teraz tak, ten centymetrowy paseczek smarujemy klejem. O. Przyklejamy do niego kwadracik i powstaje nam tutaj taka kosteczka z dwoma wolnymi boczkami. Mam jeszcze tu wycięty taki sam pasek, tylko żółty. Zrobię z nim to samo. Następnie troszeczkę większy paseczek. Tu już mam 17 cm na 4 cm. Tu z boku jest centymetrowy paseczek do zagięcia i posmarowania klejem. I tak samo robię. Zaginam to. Zginam cały pasek na pół. Tu mocno zaginam. Teraz go otworzę. Jedną końcówkę zaginam do środeczka. Zaginam. Drugą do środeczka. Zaginam. Później posmaruję to klejem. Zakleję i będzie kolejna kosteczka do odłożenia. I jeszcze dwa paseczki. Niebieski i różowy. Ten ma długość 9 cm na 2 cm. Tutaj ten centymetrowy znowu zaginamy. On jest przeznaczony do posmarowania klejem. Składamy go na pół. Zaginamy mocno. Otwieramy. Składamy na pół, tak żeby nam tutaj powstał kwadracik. O! To samo z drugiej strony. Składamy, potem to smarujemy klejem, sklejamy i odstawiamy do wyschnięcia. Każdy z tych kwadracików, które posklejałam, złożyłam sobie na pół, także to sklejenie jest tutaj w środku. I zwykłym flamastrem narysowałam sobie takie linie na każdym kwadraciku, tak żeby to wyglądało jak prezencik. I tutaj jest taka bardzo prosta kokardka. I teraz to wszystko będziemy razem składali. Ten nasz kartonik z choineczkami smarujemy z tej strony, ten wąski paseczek, porządnie klejem. O. I przyklejamy go tutaj do krawędzi, tak jak składamy naszą planszę, to zaczynając od tego złożenia w prawą stronę. Równiutko z brzegiem. Ja to położę. O. I dociskamy mocno. Teraz tak. Nasze prezenciki odwracamy drugą stroną i smarujemy klejem obydwie strony. Tu i tu. Tak, żeby kokardki były na wierzchu. I teraz uwaga.
Musimy teraz porządnie to przykleić we właściwym miejscu. Tutaj mamy to zgięcie i to zgięcie musi pasować do tego zgięcia. Musimy je tu umieścić. Tak. Jest równiutko. Możemy sprawdzić. Razem się zginają. OK. Mocno przyciskamy dłonią. I przyklejamy. I następny prezencik. Smarujemy z drugiej strony obydwie połówki. Te, na których nie ma namalowanych wstążeczek i kokardek. O. I przyklejamy troszeczkę dalej. I mocno dociskamy. I następny. O. Jeżeli klej nam wychodzi, to pamiętajcie, nie ma się czym przejmować. Może ten tutaj troszeczkę dalej. On wyschnie i będzie przeźroczysty. Zostało mi jeszcze dwa malutkie. Ten niebieski przykleję w wolnym miejscu. Tak. Dobra. A ten. Przykleję w tym miejscu, na brzegu, przy czerwonym. Czyli to zgięcie muszę umieścić na krawędzi tu i częściowo musi mi wchodzić na ten czerwony prezencik, ale nie może się przykleić do tego. OK, nasze choineczki, moje już przystrojone oczywiście jetami, przyklejam po obu stronach. Ciach. Jedną dam tutaj. A drugą z drugiej strony. I czekamy, aż wyschnie. Tak wygląda skończona nasza planszówka. Już pokazuję. Rozkładamy. Podnosimy choineczki. O! Podnosimy naszą stronkę tutaj z tyłu, ściankę z prezentami. Choinki. Bałwanka. Tak wygląda nasza planszówka skończona. Dodatkowo jeszcze ozdobiłam całą planszę motywami świątecznymi. Są poprzyklejane małe bombeczki, dorysowane gałązki choinkowe i każde pole obwiedzione jest kolorowym flamastrem, gdzieniegdzie postawiłam też pieczątki kolorowe świąteczne. Jako pionki ja akurat będę używała takie małe zwierzątka, zajek niespodzianek, mamy tego dużo w domu, stawiam na starcie. Kostka jest z innej planszówki i teraz pokażę Wam zasady. Rzucamy kostką, kto pierwszy wyrzuci większą liczbę oczek, ten zaczyna. I osoba, która wyrzuci cyferkę 4, znajdzie się tutaj w gąszczu naszych choinek. Uwaga, trafiłeś na stoisko z choinkami, musisz wybrać najpiękniejszą i dlatego stoisz kolejkę. Rzucasz następnym razem. Jeżeli trafisz na pole numer 9, przeskakujesz po mostku na pole 17. Jeżeli nie, idziemy dalej sobie dookoła. Jeżeli trafimy na pole numer 17, wracamy na 9. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy narysowany taki prezencik. Trafiłeś na niespodziankę. Możesz skoczyć aż dwa pola do przodu. Idziemy dalej. I trafiamy w zaspę śnieżną, kokosową naszą. Uwaga, trafiłeś w zaspę śnieżną i tu musisz spędzić dwie kolejki. I lecimy dalej. I teraz kto pierwszy znajdzie się na tym miejscu, oznaczonym gwiazdką złotą, zgarnia wszystkie te prezenty i jest zwycięzcą.